Teraz przejdę do omówienia pokrótce, jakie to cechy osobowości i temperamentu wiążą się z preferowaniem określonych tych trzech wymienionych przeze mnie typów czy rodzajów humoru. Pierwsza z tych cech nosi nazwę nietolerancji czy tolerancji wieloznaczności. Generalnie określa ona stopień, w jakim jednostka toleruje pojawianie się i obecność bodźców nowych, niejasnych, właśnie niespójnych, złożonych, czyli o dużym stopniu skomplikowania, pojawiających się nieregularnie, stąd też niemożliwych do przewidzenia, niemożliwych do ogarnięcia, do sprawowania nad nimi kontroli. Okazuje się, że ludzie różnią się pod względem tej cechy, co oznacza, że istnieją osoby, które dobrze znoszą kontakt z wieloznacznością i ludzie, którzy niestety w kontakcie takim czują się źle. Oczywiście, jeśli czują się źle, ma to implikacje praktyczne. Oni starają się unikać kontaktu z tego typu bodźcami, bądź ograniczać dopływ stymulacji o takim charakterze. I teraz rodzi się pytanie, w jaki sposób cecha osobowości tego rodzaju może się wiązać z preferowaniem struktur przeze mnie wymienionych, czy treści tutaj seksualnej, humoru. Badania Rucha dowiodły, że osoby, które nie tolerują wieloznaczności, wyżej oceniają zabawność komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności niż jednostki, które tolerują wieloznaczność. To wydaje się oczywiste, ponieważ osoby, które nie tolerują wieloznaczności, nie byłyby w stanie znieść kontaktu z tak dużą dozą stymulacji, jaką oferuje czy niesie dowcip nonsensowny. Poza tym w badaniach stwierdzono, że osoby nietolerujące wieloznaczności wyżej oceniają awersyjność komizmu nonsensu niż jednostki, które tolerują wieloznaczność. Czyli bardziej odrzucają, w mniejszym stopniu podoba im się komizm, który uwzględnia czy pokazuje absurd. To jest dowcip o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Stąd bardziej będzie on odpowiadał osobom, które nie tolerują wieloznaczności. Bardziej niż dowcip słowny, który za chwilę opowiem. Idzie myśliwy przez pustynię i widzi lwa. Składa się do strzału, gdy wtem słyszy: nie strzelaj, nie strzelaj. Zaskoczony bierze lornetkę, przygląda się, patrzy, a to lew Tołstoj. Drugą cechą był konserwatyzm versus radykalizm czy liberalizm, różnie nazywany. To taka cecha osobowości wprowadzona przez Wilsona na określenie uogólnionego lęku przed niepewnością. Czym cechuje się osoba konserwatywna? Jest to osoba o nastawieniu na nie, o opozycyjnym nastawieniu wobec wszelkich zmian, innowacji, modyfikacji, nowości. To jest osoba, która jest na ogół konformistyczna, zależna od opinii innych i ma dużą potrzebę aprobaty społecznej. Przeciwnie, osoba liberalna czy radykalna. To jest jednostka autonomiczna, niezależna w sądach, samodzielna. Otóż badania ujawniły, że generalnie konserwatyzm wiąże się z preferowaniem struktury rozwiązywalnej niespójności. Tej spójnej, prostej, ustrukturalizowanej, dającej się wyjaśnić. Innymi słowy, im bardziej konserwatywna osoba, tym wyżej ceni zabawność dowcipu o strukturze rozwiązywalnej niespójności i niżej zabawność dowcipu nonsensownego, czyli rozdziew między tymi dwoma strukturami na korzyść rozwiązywalnej niespójności wzrasta wraz z poziomem konserwatyzmu. To samo dotyczy przeciwnego krańca, bo to jest oczywiście wymiar, prawda? Czyli taki sobie odcinek, po jednej stronie mamy konserwatyzm, po drugiej liberalizm. Osoba liberalna, im bardziej jest radykalna w swoich poglądach, tym wyżej ocenia zabawność komizmu nonsensu i niżej ocenia zabawność komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Badacze stwierdzili, iż niejako z wiekiem konserwatyzmu nam przybywa. I co ciekawe, nie pozostaje to bez wpływu na zmiany w preferencjach komizmu zaznaczające się wraz z upływem lat. One przebiegają jakby równolegle do tych zmian w poziomie konserwatyzmu. A zatem im jesteśmy starsi, tym bardziej gustujemy w tym komizmie o strukturze rozwiązywalnej niespójności,
i w mniejszym stopniu doceniamy komizm seksualny. Przepraszam, nonsensu. Co do seksu, skoro zahaczyłam o ten wątek, okazuje się, że ten komponent treściowy jest doceniany zarówno przez osoby konserwatywne, jak i liberalne, ale z jednym zastrzeżeniem. Musi on być obudowany odpowiednią strukturą. W przypadku konserwatywnych osób musi to być struktura rozwiązywalnej niespójności. Czyli seks tak, ale o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Natomiast w przypadku osób liberalnych seks tak, ale tylko wówczas, kiedy jest obudowany strukturą nonsensu. Osoby konserwatywne będą wolały dowcip. On ma strukturę rozwiązywalnej niespójności niż dowcip tego typu. Ten z kolei ma strukturę nonsensowną. Kolejnym wymiarem czy cechą osobowości istotną z punktu widzenia odbioru komizmu jest miękkość, twardość myślenia, zwana też idealizmem, realizmem. Czym charakteryzuje się w takim postępowaniu na co dzień osoba miękkomyśląca i osoba twardomyśląca? Pierwsza z nich, czyli osoba miękkomyśląca, charakteryzuje się nadwrażliwością, jak również taką nadmierną tendencją do empatyzowania, do współczucia innym, litowania się nad ich losem, niejako pochylania się nad każdym biednym i cierpiącym. Z kolei osoba twardomyśląca na co dzień jest praktyczna, pragmatyczna, racjonalna i rzeczowa. Jest to człowiek o dużej pewności siebie, mający do siebie zaufanie, człowiek, który jest odpowiedzialny, ma duże poczucie obowiązku, lubi brać dużo na siebie, ale też umie się z tego odpowiedzialnie, jak powiedziałam, wywiązywać. Charakterystyczny rys też osobowości osoby twardomyślącej to jest brak estetycznego wyrafinowania i duże zainteresowanie sprawami płci. Tutaj z kolei osoba miękkomyśląca, którą już charakteryzowałam, przejawia cechy przeciwne. To znaczy, skoro jest zainteresowana problemami teoretycznymi, no to ta estetyka odgrywa istotną rolę w jej życiu. Poza tym specjalnie kwestie płci nie leżą w polu jej zainteresowań. Jeśli chodzi o związek twardości, miękkości myślenia z preferencjami komizmu, to okazało się, że wymiar ten wiąże się ze zróżnicowanymi preferencjami treści. A zatem osoby miękkomyślące generalnie nie lubią komizmu seksualnego, natomiast osoby twardomyślące doceniają komizm tego typu. To się przejawia zarówno w wyższej ocenie zabawności i niższej awersyjności komizmu seksualnego przez twardomyślących, jak i przeciwnie, niskiej ocenie zabawności i wysokiej awersyjności komizmu seksualnego dla osób miękkomyślących. W badaniach okazało się, że kobiety są raczej istotami miękkomyślącymi, czyli tymi delikatnymi, wrażliwymi na kwestie społeczne, natomiast mężczyźni raczej twardomyślącymi. To są różnice istotne statystycznie. Badania były robione czas jakiś temu, należałoby pewnie je powtórzyć, żeby zobaczyć, czy dokonujące się obecnie przemiany nie wpłynęły zasadniczo na zmiany, jeśli chodzi o nasilenie tej cechy i tutaj związane z nim różnice płciowe. Oznacza to, że linia podziału dotycząca preferencji komizmu seksualnego przebiegałaby przez płeć, co jest prawdą, aczkolwiek nie do końca. Badania nieco starszej daty pokazywały, że mężczyznom zdecydowanie bardziej niż kobietom odpowiada komizm seksualny. Ale badania ostatnie pokazują, że kobiety nie lubią tylko takiego komizmu seksualnego, który ma charakter seksistowski. Czyli wiąże się z takim wyraźnym poniżaniem, dyskryminowaniem, odmawianiem podstawowych praw tej gorszej, jakby w domyśle, pięknej, żeńskiej płci. Osoby twardomyślące wyżej niż miękkomyślące ocenią zabawność, a niżej awersyjność dowcipu, ewolucja mężczyzny i kobiety. Kolejną cechą, której rolę w procesie odbioru komizmu badano, była właściwość temperamentalna, nazywana poszukiwaniem doznań.
to poszukiwanie doznań jest definiowane jako potrzeba dostarczania sobie nowej, złożonej, intensywnej, zróżnicowanej stymulacji i jednocześnie gotowość ponoszenia ryzyka bardzo szeroko rozumianego i fizycznego, i społecznego, czyli narażenie się na odrzucenie ze strony innych, i ryzyka prawnego w przypadku wykroczenia poza prawo, i ryzyka finansowego, czyli nawet narażenia się na straty materialne, po to, żeby zaspokoić tę potrzebę kontaktu czy pogoni za zmianą, za czymś, co jest nowe. Osoba, która ma wysoką potrzebę doznań, ma duże zapotrzebowanie na stymulację, czyli potrzeba jej wciąż nowych doznań i doświadczeń. Osoba, która ma niskie poszukiwanie doznań, oczywiście woli sytuacje i okoliczności dobrze znane, nie zagrażające, nie burzące poczucia bezpieczeństwa. Ciekawa jest kwestia znowu pewnych przesunięć w biegu życia, które wiążą się z nasileniem czy natężeniem omawianej cechy. Chodzi o to, że wraz z wiekiem człowiek w coraz mniejszym stopniu poszukuje doznań. Przeradza się w taką istotę, która jakby potrzebuje pewnego zakorzenienia. Na przykład w młodości kochał podróże, po jakimś czasie przestaje mieć na nie ochotę. I tutaj znowu te przemiany, które dokonują się w biegu życia, w nasileniu poszukiwania doznań, mniej więcej pokrywają się z przemianami, o których wspomniałam w odniesieniu do konserwatyzmu i odpowiadają zmianom, które zaobserwowano na przestrzeni ludzkiego życia w preferencjach komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności i nonsensu. Podsumowując, poszukiwacz doznań będzie wyżej oceniał zabawność, a niżej awersyjność, czyli bardziej będzie mu odpowiadał dowcip tego rodzaju. Tutaj mamy oczywiście dowcip nonsensowny, niż dowcip o strukturze rozwiązywalnej niespójności tego typu. Kolejnym czynnikiem, który badano w odniesieniu do preferencji komizmu, była neurotyczność versus stabilność emocjonalna. Ten wymiar oznacza zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków. Osoba neurotyczna to jest taka, u której dominują negatywne stany emocjonalne typu wstyd, poczucie winy, lęk, czy bardziej racjonalnie strach. To jest osoba, która nie potrafi radzić sobie ze stresem, z obciążeniami. To jest osoba, która często bywa w nastroju depresyjnym, czyli nie ma chęci oraz napędu do działania. Osoba z kolei stabilna emocjonalnie, czyli zrównoważona, to jednostka, która nie traci pewności siebie i siły ducha nawet w sytuacjach trudnych, która umie się odnaleźć w każdych okolicznościach. Ta cecha osobowości jest uwzględniana jako jedna z pięciu w tak zwanym modelu Wielkiej Piątki Kosty i McCre. Rodzi się pytanie o związek tej cechy osobowości z oceną, docenianiem różnych form komizmu. I oczywiście pytanie o to, jakie tutaj wyniki otrzymaliśmy w serii badań empirycznych. Okazuje się, że osoby neurotyczne wypadają źle, mówiąc krótko, jeśli chodzi o ocenę zabawności wszystkich trzech rodzajów komizmu. Generalnie można uznać neurotyzm za jeden z nielicznych predyktorów braku poczucia humoru. Neurotyk to człowiek, który po prostu wysoko ocenia awersyjność, nisko zabawność wszystkich trzech kategorii. Przeciwnie, osoba stabilna, emocjonalnie zrównoważona, ta jest w stanie, czy powinna być w stanie znacząco wyżej oceniać zabawność wszystkich trzech kategorii niż neurotyk, przynajmniej tyle. Kolejną cechą, przedostatnią, której związek z odbiorem komizmu badano w wielu studiach, przy czym studia te sięgają lat 30. XX wieku, jest ekstrawersja, introwersja. Znowu rodzi się pytanie o charakterystykę osobowościową ekstrawertyka, introwertyka. Ekstrawertyk to osoba aktywna, głęboko angażująca się w rozmaite działania, jednocześnie asertywna, czyli taka, która potrafi odmawiać w takiej słusznej samoobronie, nie raniąc przy tym innych osób. Jest to też osoba, która
Taką cechę podają niejako w charakterze ekstrawertyka Costa i McCrae, bo to znowu model Wielkiej Piątki, która potrafi stosować humor w sytuacjach trudnych, czyli potrafi ratować się jakby humorem w takim kontakcie z, nawet powiedziałabym, tragicznymi zdarzeniami. Jeśli chodzi natomiast o introwertyka, no to jest oczywiście osoba z rezerwą, nieufna wobec innych, ostrożna w kontaktach z ludźmi, taka, która raczej przedkłada towarzystwo książek nad towarzystwo innych, choć lubi spędzać czas w otoczeniu osób znajomych, ale to muszą być dobrzy, sprawdzeni przyjaciele. Jeśli chodzi o związane z tą cechą osobowości różnice w preferencjach komizmu, to w wcześniejszych badaniach, ale to podkreślam, nie były badania prowadzone przez pana Rucha, stwierdzono, że ekstrawertycy znacząco bardziej doceniają komizm wrogo-agresywny, poniżający innych, czyli taki, który daje im takie poczucie wyższości, górowania, dominacji nad jakimś bohaterem dowcipu, w cudzysłowie ofiarą, takim, który doznaje pewnego upokorzenia. Kolejne studia, także wykonywane jeszcze przed badaniami profesora Rucha, pokazały, że istnieją różnice między ekstra i introwertykami z uwagi na preferencje komizmu seksualnego. I tutaj znowu mieliśmy sytuację taką, że ekstrawertycy wyżej oceniali zabawność, niżej awersyjność komizmu seksualnego niż osoby introwertywne. Natomiast jeśli chodzi o badania profesora Rucha, to one potwierdziły wcześniejsze wyniki w odniesieniu do komizmu seksualnego, natomiast dały jeszcze jeden bardzo interesujący rezultat, który dowodził, że ekstrawersja ogólnie wiąże się z wysoką oceną śmieszności i niską awersyjności wszystkich wyróżnionych kategorii komizmu. A zatem znowu, introwertyk to byłby człowiek, o którym chce się powiedzieć, że siłą rzeczy ma mniejsze poczucie humoru, podobnie jak neurotyk, o czym wspomniałam wcześniej. Ostatni wymiar, o którym chciałabym powiedzieć, to otwartość na doświadczenie, znowu cecha charakteryzowana w modelu Wielkiej Piątki Costy i McCrae, która dotyczy zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego funkcjonowania podmiotu. Otwartość na doświadczenie wiąże się z żywą, bujną wyobraźnią, z zainteresowaniami teoretycznymi, filozoficznymi, z taką zdolnością, skłonnością do analizowania wszystkich danych napływających z otoczenia. Wiąże się też z dużą ciekawością poznawczą, z potrzebą badania otoczenia oraz z tolerancją nowości. A zatem osoba wysoko otwarta na doświadczenie będzie posiadać te wszystkie cechy w większym stopniu niż osoba w małym stopniu otwarta na doświadczenie. Co mówią badania wykonane przez pana profesora Rucha i jego zespół? Okazuje się, że osoby otwarte na doświadczenie wyżej oceniają zabawność komizmu nonsensu i niżej awersyjność tegoż komizmu niż komizmu o strukturze rozwiązywalnej niespójności. Czyli znowu w większym stopniu odpowiada im ten komizm, który pozwala pogłębić tę wyobraźnię, dokonać pewnego wysiłku intelektualnego, wyjść poza pewien szablon, poza pewien stereotyp. Kontakt z tego typu komizmem wydaje się, że w sposób bardziej satysfakcjonujący zaspokaja ich wyrafinowane potrzeby intelektualne. Osoby otwarte na doświadczenie będą zatem wolały komizm tego typu. To jest nonsens, prawda? W pierwszej chwili wydaje nam się, że to jest rozbitek na bezludnej wyspie, ale potem, zauważając inne szczegóły, widzimy, że ta interpretacja nieco się komplikuje. Czyli mamy strukturę nonsensu. To będzie się wydawało zabawne bardziej niż dowcip, który opowiem do katowickiej przychodni okulistycznej. Przychodzi kobieta, zgłasza się do lekarza, okulisty, wchodzi do gabinetu, siada, skarży się. Panie doktorze, z bliska źle widzę. A z daleka? Pyta lekarz. Z koszalina, odpowiada kobieta. Proszę Państwa,
W jaki sposób chciałabym podsumować ten swój wywód? Chcę przytoczyć pewną sentencję, która wynika, czy jest owocem pewnych obserwacji. Ludzie przyznają się do zdrady, morderstwa, podpalenia, sztucznych zębów lub peruki. Niewielu jednak przyzna się do braku poczucia humoru. Z czego to wynika? Otóż wynika to prawdopodobnie z faktu, iż poczucie humoru uchodzi powszechnie za cechę społecznie aprobowaną i pożądaną. Człowiek posiadający poczucie humoru zyskuje na atrakcyjności. Ale w moim przekonaniu jest jeszcze jeden istotny czynnik, który odpowiada za taki stan rzeczy. Wydaje się w świetle tych wszystkich analiz, że rzadko mamy do czynienia tak naprawdę z brakiem, kompletnym brakiem poczucia humoru. Taki defekt, w cudzysłowie, dotyczy tak naprawdę tylko osób skrajnie neurotycznych czy introwertywnych, nadmiernie siebie kontrolujących. Natomiast osoby o tym wielkim spektrum pozostałych cech osobowości poczucie humoru mają, tyle że ono jest silnie zindywidualizowane. Właściwie co człowiek to inne poczucie humoru, także nie można to tu przykładać jednej wspólnej miary. Warto, sądzę, rozpoznać własny, niepowtarzalny, indywidualny styl poczucia humoru po to, żeby móc odwoływać się do tej broni w tych sytuacjach trudnych, stresowych, w walce, którą toczymy na co dzień z przeciwnościami losu. Dziękuję za uwagę.